Witam po raz drugi z pola. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza. Niestety deszcz. Kupiłem sobie nowy oto taki sprzęt. Superkę za 4 funty. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. No i jesteśmy na tym samym polu, co byłem ostatnio. Zobaczymy, co dzisiaj znajdziemy. Włączamy sprzęt. Tryb pole. Dostroimy sobie do gruntu. Muszę być. No i zaczynamy. Niski sygnał, najprawdopodobniej jakiś złom, ale sprawdzimy. No i mamy kawałek jakiegoś ołowiu. Idziemy dalej, do zobaczenia przy następnym dołku. No i mamy kolejny sygnał. 69, 71. 70. No i wyszło coś takiego. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie widać żadnych napisów. Dobra, idziemy kopać następne dziury. Mamy kolejny sygnał, 58, 56, 60, zaraz zobaczymy, co to jest. No i mamy łuseczkę. Sygnał 60. Wystrzelona. Idziemy dalej. Następny sygnał. ID bardzo skacze. No i jakiś mamy mały zdobiony kawałek. Jakaś sprzączka, jakaś spinka. Wygląda to tak. No i lecimy dalej. Płytki sygnał 63-65. Kawałek widelca. Nie wiem, czy wczoraj nie znalazłem kawałek części od niego. Dobra, idziemy dalej. Mamy bardzo głęboki sygnał. Tutaj mi pokazywało 92. Mamy monetkę. Strasznie wytarta. Nie wiem, czy coś jeszcze da się zobaczyć, co było na niej. Później spróbuję ją oczyścić. I wam pokażę, co na niej było. Kolejny sygnał. Jest to jakiś kamień, co dziwne daje sygnał. Wygląda jak węgiel. Pierwszy raz mam taką sytuację właśnie, że kamienie dają sygnał. Nie wiem, co to za minerał.
Witam Was na podsumowaniu. To jest z drugiego wypadu z tego samego pola, co byłem też za pierwszym razem. Mamy tutaj trochę złomu. Jeszcze jakiś złom. Tutaj znalazłem, to nie metal, ale spodobało mi się, więc wziąłem. I co tu jeszcze znaleźliśmy? Tak, znaleźliśmy kawałek ołowiu. Nie wiem, wygląda mi to na plombę, ale nie widzę tu żadnych znaczeń, więc no nie wiem, może to nie być plomba, tylko po prostu mi się tak wydaje. Tutaj znalazłem kawałek widelca w pierwszym odcinku. Najprawdopodobniej znalazłem też końcówkę z tego widelca. To jest jakiś, nie wiem, zaworek albo od jakiegoś zegarka, albo od czegoś takiego. Jakieś kółeczko metalowe. I z ciekawszych rzeczy mamy tak. Nie wiem, czy to jest odpaska. Wygląda mi na część odpaska, ale nie jestem tego pewny. To tak. Tutaj mam owiany przedmiot. Nie wiem, kojarzy mi się to z jakimś dzbanuszkiem. Ale nie mam pojęcia, co to może być. Jeżeli ktoś by wiedział, to dajcie znać. Wygląda dosyć fajnie. Jakaś łuska. Guziki, ten jest dosyć wielki. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest guzik. Pewności nie mam. Drugi guzik. Nie ma nic na nim. Następny guziczek. Bardzo mały. Teraźniejsza monetka, 1p. No i ta monetka tutaj, która niestety jest w bardzo złym stanie. To jest jeden szeling z 1880. 7 albo 8 roku, już nie pamiętam, tam wcześniej na filmiku mieliście. Bardzo fajna monetka, tylko niestety bardzo wytarta. Nie za dużo można z niej odczytać. No i to wszystko na dzisiaj. Zachęcam do oglądania moich następnych filmików. Dzięki za oglądanie. Cześć, na razie. Trzymajcie się.